Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku z Jak budować w Minecraft na moim kanale. Znajdujemy się na działce, którą budowaliśmy ostatnio, domek modernistyczny, który budowaliśmy ostatnio. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, zapraszam was do poprzedniego odcinka. Oczywiście zaraz po tym, jak obejrzycie ten, bo jak żeby inaczej. Ale jak widzicie, wygląda on naprawdę super i myślę, że spodoba się każdemu. A dziś pokażę wam, jak zbudować taki oto domek z internetów, z grafiki Google, który znajduje się tutaj. Jak widzicie, ma on basenik i ogólnie wygląda naprawdę spoko. W środku też ma całkiem sporo miejsca, jeszcze jest możliwość do budowania piwnicy poza garażem. Także naprawdę miejsca od cholery i ciut. Za przeproszeniem, także bez dłuższego wstępu, jeżeli drogi widzu mnie nie subujesz w tym momencie, zasubskrybuj. No i oczywiście wpadnij na grupkę, do której link masz w opisie, a ja ci pokażę, jak zbudować taki oto domek. Tu mam przygotowany taki w miarę schemat. Ja doskonale wiem, że wy z niego nic nie rozumiecie i nie musicie rozumieć, bo to jest schemat poglądowy dla mnie, żebym się orientował, co tu jest i jak to być powinno. Także na początku podnieśmy sobie wszystko o 1. Będę wam liczył, ile to jest kratek, także sobie zapisujcie. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutaj jest 1, 2, 3. Tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutaj jest 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tutaj jest 2 na 2. Tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Później tu macie 4, tu macie znowu 4, tu macie, to w sumie tu też podnosimy, tu macie, czyli tak o, tu macie 2 i tu macie 2, więc na razie to zostawmy, bo tu będą drzwi później na wyższym piętrze, więc jeszcze będzie to trzeba podnieść. I tutaj 1, 2, 3, 4, tutaj macie 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3, 4, łącznie tutaj od tego licząc to jest 5. W taki oto sposób tak to mamy podniesione. Ok, w kolejnym kroku, skoro to mamy zrobione, to podnosimy jeszcze o 8 kratek, czyli łącznie ma być wysokość 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tutaj tak samo to podnosimy, a tylko ten element. To podnosimy o 4 jeszcze. 1, 2, 3. Znaczy 5 łącznie. 1, 2, 3, 4, 5. W ten sposób. I tutaj na wysokości, bo ja wiem, licząc odtąd, 1, 2, na wysokości 5 kratki ciągniemy w tą stronę aż o 1 dalej. W taki oto sposób. Tu ma być o 1 dalej. I w sumie tutaj możemy od razu to całość pociągnąć właśnie w ten sposób do tego momentu i to również możemy sobie podciągnąć od razu tutaj pod to, także ja to po prostu przyspieszę i tutaj to wypełnimy. Także jeżeli macie tutaj ten stan, to po prostu o jeden dalej wysuwacie od tamtąd i robicie takie oto zadaszenie. Teraz tutaj, tak jak mówiłem, tu możemy przygotować sobie miejsce na drzwi i podciągamy to wszystko do max wysokości. Tutaj żadnego okna nie będzie, więc możemy to sobie popodciągać od razu. Tu będzie oczywiście miejsce na drzwi, więc to miejsce zostawiamy. Tutaj robimy miejsce na okno, więc tutaj to wypełniamy. To również tutaj podciągamy wyżej. Taki oto sposób. I tutaj jeszcze to sobie połączymy. I tu robimy teraz miejsce na garaż, na nasze drzwi garażowe. W taki oto sposób. Tutaj oczywiście możecie również sobie to zabudować. Tu robimy miejsce na jedno okno.
tu na drugie. I tu dobudowujemy do końca w taki oto sposób. W kolejnym kroku zajmiemy się tutaj dołem. Tu jest okno, a tutaj do tego momentu robimy to w taki sposób. Takie wiecie, taką zabudówkę, ale robimy. Do tego momentu, tu ma być jeden odstęp. I odtąd teraz liczymy 11. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I tutaj łącznie ma być 7. Raz, łącznie z tym klockiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Łączymy. A tutaj kładziemy stone slaby w taki oto sposób. Taki oto z przodu ma być zrobiony zarys. U góry natomiast robimy sobie jeden odstępu do góry, znowu jeden odstępu do góry. Tutaj górę sobie przeciągamy troszkę. Ona ma być troszkę inaczej z tego co pamiętam, bo później tam dochodzi, także na razie zostawmy w taki oto sposób, bo później tu jeszcze dochodzi jeden zakręt. Także tutaj budujemy teraz jeszcze 4. Raz, 2, 3, 4. Tutaj budujemy raz, 2, 3, 4 i tu będzie miejsce na okno. Tu jest na 3, a tu ma być na 4. Okno ma być na 4. Raz, 2, 3, 4. Tutaj 5. Dlatego ja się tak dziwiłem, że tu mi nie wychodziło, widzicie. I teraz tak, o, tu jeden przerwy. To tu sobie możemy pociągnąć w taki oto sposób. I tak, o, tu jest jeden przerwy. Znowu, tu będą dwa przerwy, bo tu będzie szło, będą szły drzwi, drzwi będą tu szły. I znowu tutaj będzie jeszcze jeden, tak o, dotąd. Dotąd, dotąd, dotąd. Do tej ścianki, o. Taki to sposób, czyli łącznie tak o, jeszcze raz wam powiem, bo pewnie się pogubiliście. Jeden, jeden słupek, jeden, jeden słupek, jeden, później raz, dwa, trzy, cztery, okno na raz, dwa, trzy, cztery, później jeszcze jeden słupek, z tej strony robimy jeden przerwy, jeden słupek, jeden przerwy, jeden słupek, dwa przerwy i jeden słupek. I to sobie podnosimy w ten sposób i dodajemy sobie tak, o, w taki oto sposób. I to oczywiście sobie możemy wypełnić pod spodem, jako że to i tak idzie garaż. Tutaj również to podnosimy już na tą wysokość maksymalną, czyli na wysokość 9 kratek. Tu sobie wypełniamy. I tu jeszcze dodajemy jeden. Przepraszam was bardzo za te pomyłki niektóre, ale mówię, ten domek musiałem sam robić i budowałem go wczoraj, a dzisiaj go nagrywam i już trochę pozapominałem, także muszę co chwilę latać i sprawdzać, żeby się nie pomylić z wymiarami. I w taki oto sposób na razie to zostawiamy. Okej, skoro zarys prawej strony mamy zrobiony, czas zająć się lewą stroną. Z lewej strony wygląda to troszkę inaczej, ponieważ robimy jeden przerwy, dwa, jeden przerwy, dwa, tu jest raz, dwa, raz, dwa, trzy, jeden, jeden i dwa. W taki oto sposób. Teraz podnosimy wszystko na maksymalną wysokość, znaczy nie na maksymalną, bo przecież tu u góry idzie jeszcze, tutaj u góry może sobie zróbmy od razu, żeby się nie pomylić. W taki oto sposób. Dotąd. I teraz tak, o, to sobie podnosimy na max wysokość wszystko. Tutaj robimy raz, dwa, trzy i robimy tutaj łączenie. Tutaj również będą łączenia. Tutaj robimy w taki oto sposób. Tu będą drzwi.
i to podnosimy na max wysokość. Tutaj natomiast robimy jeden odstępu i tutaj na tej wysokości w taki oto sposób podciągamy, robimy coś takiego. Teraz z kolei, jeżeli to już mamy zrobione, to ma być tak, także się nie martwcie, że to jest coś źle, to ma tak być, ok? Tutaj robimy w taki oto sposób, że 1, 1, 1, to ma być, okna będą na 3 łącznie. Podciągamy to na wysokość taką, jaka jest tutaj, czyli na wysokość 1, 2, 3, 4, 4 kratek. Łączymy dotąd. Tu mają być 1, 2, 3. Po prostu to łączymy sobie, tutaj doprowadzamy. Aha, dobrze. To jest wszystko ok. W taki oto sposób tu robimy. Tu będzie na środku wyjście. A tutaj będą okna. W taki oto sposób. To oczywiście również sobie podciągamy już na maksymalną wysokość. Teraz robimy coś, co już dobrze znacie w moim wykonie, czyli tutaj dajemy coś takiego. Między tym stawiamy właśnie dwie takie o i tu u dołu również dostawiamy, dobrze to już znacie. Tutaj również prowadzimy w ten oto sposób aż do końca naszego basenu. Żeby tak to wyglądało. Tutaj również to połączymy. A tutaj będą zrobione takie... Będzie tu zrobione coś takiego. Tutaj dodajemy jeszcze sobie od razu szyby. Tu natomiast robimy w tym miejscu coś podobnego jak poprzednio, tylko tutaj musimy pamiętać, żeby się wcelować w drzwi, czyli w tą kratkę, odtąd to ma wychodzić. O. I tu również dodajemy sobie taki oto sposób szyby. Dzięki czemu mamy coś takiego. Tutaj teraz ciągniemy w ten sposób. I taki surowy, bardzo surowy stan naszego domu, Jezu, troszkę za głośno mówię, taki surowy, surowy stan naszego domu jest już gotowy. Tutaj możemy jeszcze poprowadzić od razu półpłytki, które będą szły w ten sposób. Aż dotąd w sumie. Od tego słupka oczywiście, tu przy słupku sobie stawiamy na długości naszego basenu. W taki oto sposób mamy zarys już całej naszej działki, naszego surowego stanu domu, więc wlećmy teraz do środka. Ok, na początku tutaj robimy coś takiego, że to ma być 1, 2, raz, dwa, raz, dwa. Nasz garaż będzie bardzo malutki, ale po co nam duży w Minecrafcie? Tutaj będzie łącznie na 4, czyli tu zabudowujemy to. To ma być 1, 2, 3. I to tutaj dokładamy tutaj jeszcze w taki oto sposób, żeby było na równi. Tu ma być 3, albo możecie w sumie cofnąć to nawet o 1, ale... No, możecie cofnąć to nawet o 1. Cofnijmy to w takim razie o 1, żeby tu było troszkę więcej miejsca.
jako że tu jest ten środkowy słup, ten środkowy słup możecie sobie po prostu zrobić w ten sposób. Jejku, nie to, tylko to. A tutaj wtedy to podmienić na to, tutaj na to, a tutaj już będą szły nasze, chociaż nie, tu jeszcze nie, dobra, to tu musi zostać tak, tu na razie tak zostaje, tu cofnęliśmy sobie to o jeden, że tu macie dwa i to ma być tak o, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, tak zapamiętajcie i tak jest git. Dobra, połóżmy w takim razie podłogę. Dobrym pomysłem schody będzie zrobić gdzieś tutaj w tym miejscu, żeby stąd właśnie szły w tą stronę takie zakręcone. Ponieważ tutaj kładziemy również podłogę drewnianą. Tutaj jak widzicie ten garaż będzie 4x4, taki nieduży, ale mały, ciasny, ale własny jak to mówią. No i tutaj możecie sobie podłogę podmienić, nie wiem, na stone, na kamienny, płyty, tego nie będę robił, no bo bez sensu, każdy sobie w garażu zrobi jakąkolwiek podłogę, możecie tam dirta nasrać nawet, jeżeli chcecie. Tu oczywiście robimy sobie w taki oto sposób. No i budujemy podłogę na drugim piętrze, znaczy na pierwszym piętrze. Ok, i teraz jedyne co zostało, to zakryć nasz dach. Ok, i tak oto prezentuje się dalej surowy stan naszego domu. Teraz powstawiamy może szyby i drzwi. Będziemy potrzebowali dwóch par drzwi, będziemy potrzebowali, znaczy dwóch rodzajów drzwi. Będziemy potrzebowali ciemne dębowe drzwi oraz oraz brzozowe drzwi. Także będziemy potrzebowali ciemne dębowe drzwi oraz brzozowe drzwi. Tak o. Ciemne dębowe drzwi wstawiamy tutaj w ten sposób. Oraz tutaj do garażu. Oraz tutaj na zewnątrz. Jasne drzwi wstawiamy sobie tutaj i tutaj. Wszędzie, gdzie są, gdzie przygotowaliśmy miejsce na szyby, wypełniamy je ciemnymi szybami, tymi czarną szybą. Czarną szybą, także ja wam to po prostu poprzyspieszam. I szyby mamy już wszystkie powstawiane, także możemy przejść do zagospodarowania całej naszej zewnętrznej części naszego domku, żeby to nie wyglądało jak jakaś pusta działka, tylko żeby to jakoś fajnie wyglądało. Dobra. To teraz zacznijmy, muszę się zastanowić, od czego tu najlepiej zacząć. Ale zaczniemy chyba tutaj od tej strony, ponieważ tu z tej strony robimy w ten sposób. Tu kładziemy deski, znaczy półpłytki i brzozowe. W taki oto sposób. Odtąd aż w sumie czekajcie dotąd kładziemy sobie dioryt? To jest dioryt? Jest coś takiego w Minecrafcie? Nawet nie wiedziałem. To ma być w każdym razie 4x4, także tak ma iść dioryt. Także tutaj sobie właściwie to idzie na dwa. W tym miejscu idzie aż dotąd. Dioryt. I w tamtą stronę, także wszędzie tu połóżmy dioryt. Po prostu ja tu wykopię i podmienię. T.
teraz sobie układamy tutaj jeszcze przyciski. I odtąd dotąd kładziemy dębowe deski. Taki oto sposób. Teraz tutaj połóżmy sobie nasze półpłytki. Wykopmy sobie miejsce na basen. A raczej wymieńmy podłogę basenową. Połóżmy sobie latarnie morskie i wypełnijmy wszystko wodą. Nasz basen jest gotowy. Tutaj natomiast pożyczmy sobie ze ściany kamienia i podmieńmy tutaj to wszystko właśnie na kamień. Dobra, teraz czas zająć się dopieszczeniem naprawdę szczegółów w całej naszej działce. Ok, więc zajmijmy się naszymi ogrodami. Tutaj na środku, w tym miejscu, to ma być z jednej strony 3, z jednej, z drugiej, ze wszystkich stron ma być po 3. Wyrastamy sobie drzewko, ale wybiło. Tu robimy w taki oto sposób, że tu wstawiamy sobie latarenkę, przykładamy ironową klapą, robimy coś takiego. W ten sposób. Tu sobie stawiałem krzaczki róż, tu moje ulubione kwiatki, tu jakąś różę, dodawałem jakiś trawnik, raczej jakiś mak, sorry, tutaj to jest mak, to zostawialiśmy. No i tutaj musimy sobie to zagospodarować w sposób, jaki będzie nam pasowało, czyli musimy sobie wyciąć jakiś tam, nie wiem, jakąś wysepkę. Coś takiego ja zrobiłem. Tutaj dodam sobie jakieś swoje ulubione kwiatki. Resztę dodam trawę. W taki oto sposób. Teraz zamiast ironowych płyt wezmę sobie deskę i tutaj poprawię to. Wezmę sobie również blok kwarcu i podmieniamy tak, podmieniamy tutaj te ścianki oraz podłogę. Pozostało nam jeszcze udekorować trochę nasz dom jakimiś doniczkami i kwiatkami. W tym celu ja użyję tropikalnych sadzonek i niebieskich orchidei. Tutaj sobie postawię w taki oto sposób. Każda oczywiście niech robi to jak chce, nie róbcie tego identycznie jak ja, żeby te domki nie wyglądały wszystkie na jedno kopyto. Zróbcie to jakoś inaczej, jakieś inne kwiatki poddajcie czy coś. Nie wiem, no zróbcie cokolwiek innego. Tutaj oczywiście sobie dodam kanapę. Wy możecie, o jak ja dodałem z kwarcu, to wy możecie dodać sobie, nie wiem, z desek kanapę na przykład. Już wam podpowiadam, żebyście, kurczę, nie robili wszystkiego na jedno kopyto. W taki sposób. I cały nasz domek tak naprawdę jest już skończony. W taki oto sposób on się prezentuje. Jak widzicie, zajął on trochę pracy, ale wygląda naprawdę, naprawdę, ta willa wygląda naprawdę, naprawdę super. Także jeżeli wam się podoba, to strzelcie opeczkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film, a ja wam pokażę, aha, nie, dobra, bo to jest ten projekt, który miałem wam pokazać w zeszły czwartek, także no, to jest ten projekt, który mówiłem, że nie wiem, czy się przyjmie. Niedługo może zbudujemy w końcu tamtą willę, która tam stoi, tam o, lub tą, nie wiem, no zastanawiam się na razie jeszcze. Nie proście mnie o to, żebym to zbudował za tydzień, bo wtedy na pewno tego nie zbuduję. Po prostu dajcie mi pomyśleć, kiedy mam to zrobić. Na razie szukam jakichś nowych projektów. Na grupce podsyłajcie oczywiście swoje pomysły na domki, jakie mogę zrobić. Wpadajcie na grupkę, pewnie tam ktoś pochwali się tym, jak zrobił wnętrze tego domku. Mam nadzieję, że się ktoś pochwali.
jak ostatnio. W takim razie z mojej strony to wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, włączajcie powiadomienia, udostępniajcie ten film, wpadajcie na grupkę, do której link znajduje się oczywiście w opisie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Jak Budować Minecraft. Siema na Rapeus, ja. Cześć!